Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku moich filmów związanymi z napraw radiotelefonów. Aczkolwiek ktoś mi zwrócił uwagę ostatnio, że to nie radiotelefon, bo radiotelefon to jakiś tukan i coś takiego. Ale umownie zostawmy sobie tutaj, że to jest radiotelefon i każdy będzie wiedział, o co chodzi, prawda? Co my tutaj dzisiaj mamy? Jak widzicie, Alinko DX70, takie radio mobilowe z zdejmowanym panelem, to można go tutaj sobie nawet, zobaczcie, zdjąć, co potem zademonstruję. Radio, jak radio pracuje, w jakim zakresie pasma. Obejmuje całe pasmo amatorskie od 10 metrów do 160 metrów, to jest od 30 MHz do 1,8 MHz, jeśli chodzi na dajnik. Potem mamy jeszcze 50 do 54 MHz. Mamy tutaj dwie anteny przełączane, to za chwileczkę pokażę, jak to wygląda z tyłu. Co to radio posiada? No, może troszeczkę o tym, jak wyglądają parametry tego radiotelefonu. Zacznijmy może od czułości odbiornika. W emisji AM ten odbiornik powinien mieć czułość około 2 mikrowoltów. Przy stosunku sygnał szum 10 dB. W emisji FM pół mikrowolta przy 12 dB SINAR. SSB oczywiście 0,25 mikrowolta też przy 10 dB sygnał szum, stosunek sygnał szum. CW 6 metrów tu widzę w opisie, bo czytam akurat sobie tutaj z opisu, 1 mikrowolt też przy 10 dB sygnał szum. Przepraszam na emocje, chyba jestem przeziębiony. Zasilanie oczywiście standardowo do 13,8 V. Pobór prądu takiego radiotelefonu w stanie odbioru, to znaczy RX, to jest od 0,8 do 1 A, a maksymalny pobór prądu przy pełnej mocy to jest 25 A. Waga tego radiotelefonu 2,7 kg. Długość 178 mm, przepraszam, długość 230 mm, szerokość 58 mm i 178 mm szerokość tego radia. Data produkcji tych radiotelefonów zaczęła się od 96 roku i skończyła się na przełomie lat 2000. Tyle by było w skrócie, jeśli chodzi o parametry tego radiotelefonu. Z czym do nas przyjechał ten radiotelefon, już mówię. Jak widzicie, bolączką tych radiotelefonów jest, podejrzewam, że w większości radii, którymi obsługujemy wszystkie funkcje tutaj tym pokrętem multifunkcyjnym, że to tak nazwę, bo tak to się powinno chyba wymawiać prawidłowo. Jak widzicie, dotknięcie lekkie tego pokrętła powoduje to, że coś tam na wyświetlaczu już się zaczyna robić. Jest wypracowany i dosyć bardzo zmęczony, więc zaczniemy na początek od tego, żeby po prostu wymienić to pokrętło, ten pozycjoner taki wieloobrotowy, także trzeba by to wymienić i sprawdzić potem, jak to wszystko potem działa, bo jak widzicie, nie da się tutaj bardzo cokolwiek wystarczy dotknąć, tylko już się tutaj zmieniają nam wskazania wyświetlacza, a co dopiero próbować nim tutaj manewrować. Pokażę, żeby cokolwiek włączyć, jak widzicie, nie jest to precyzyjne. Mamy tutaj też problem z podświetleniem z jednej strony wyświetlacza, tutaj jakaś żaróweczka świeci, jedna, druga widzę, ale tutaj z lewej strony już nie ma, a powinien być ładnie bursztynowo podświetlony cały wyświetlacz. Sprawdzimy oczywiście ogólny stan techniczny tego odbiornika, radiotelefonu, transceivera. Zobaczymy, jak wyglądają moce, jak wygląda czułość odbiornika w rzeczywistości. Co jeszcze tutaj zrobimy? No, ogólnie sprawdzimy cały radiotelefon. Dobra, więc ja biorę się za zdemontowanie tego panelu przedniego i zobaczymy, jak to będzie w środku wyglądało. Właściciel jeszcze tutaj dołoży mi do radia. Spróbuję włączyć wyświetlenie. Dołoży mi do radia tutaj właśnie ten pozycjoner. Dwa nowe, ale chyba nie do końca będą pasowały. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
po otwarciu tego panelu zdejmiemy gałkę. Wiem, że tutaj jest przecięty w oryginale ten pozycjoner. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie pasowało nam na długość. I w ogóle, czy gałka nam tutaj łapnie to. Złapie. Zabezpieczę sobie te nakrętki podkładki, żeby się to nie pogubiło. Otworzę panel, zdejmę i spróbujemy to wymienić. Dobra, jeszcze coś chciałem pokazać, takiego dosyć ciekawego. Ogólnie radio jest dosyć fajnym radiem, powiem szczerze. Bardzo fajne radio dla początkujących krótkofalowców, czy też zaawansowanych. Można tutaj podłączyć sobie układ separacyjny, jak widzicie, ponieważ można to sobie tutaj wypiąć. Ten panel sobie gdzie indziej przenieść, oczywiście. Tylko panel, problem jest z mikrofonem, ponieważ mikrofon jest wpięty na stałe do bazy radia. No i oczywiście trzeba by go wypiąć, z jakiś przedłużacz sobie zaadaptować, ale z tym nie ma problemu, nie powinno być. Dobrze, nas teraz interesuje ten panel z tego radiotelefonu. Jak widzicie, mam go już tutaj wyciągnięty. Ja nie wiem, czy obraz nie będzie u Was dopiero nogami. Chyba nie. Postaram się to zaraz skorygować. Także zdejmę tutaj sobie pierwszą tę gałkę. Jak już widzimy, gałka jest, zrobię zoom, gałka jest ścięta, więc może być problem z taką, z zamontowaniem takiej gałki, moi drodzy, typowo okrągłej. Jak widzicie, nijak nie można tego założyć, a że tak powiem, gdybym nawet obciął kawałeczek tego tutaj, tego mocowania, tego czpienia, no i tak ta gałka byłaby tutaj luźna. Więc zobaczymy, jak to, no, mogłoby to tak nawet być, ale gałka, widzicie, pracuje już niesymetrycznie. O, w takim owalu pracuje, tego nie widać, bo to w ręku trzymam. Więc o, widać, że to nie jest centrycznie, nie pracuje, więc może być jakiś problem, także będzie to dosyć brzydko wyglądało. Ja tutaj mam już takie pozycjonery, kilka sztuk, które powinny pasować do naszego radiotelefonu, na które nakładamy właśnie taką specjalną blaszkę, taki reduktor, jakby żeby ta gałka nam się fajnie trzymała. Oczywiście tutaj mamy też metalowy, więc powiem, że nie powinno być już problemu. Akurat z przyciskiem, ale gdyby pasował, to możemy go i tak zamontować. Przycisk nie musi być używany, prawda? Więc jest ok. Dobra, ja się zabieram do rozebrania tego panelu. Zobaczymy, jak nam pójdą postępy i prace z tym egzemplarzem. Tylną część panelu już zdemontowałem, jak widać. Oczywiście panel tutaj nam cały wychodzi. Odkładamy sobie obudowę na bok. Widać teraz tutaj wyświetlacz. Bardzo fajnie, pozycjoner, który jest wlutowany, nieprzykręcany. Oczywiście jest krótki, jak zdążyliście zauważyć. Ja też to zauważyłem, więc nijak ten długi, który dostaliśmy od właściciela tego radiotelefonu, będzie nam to pasowało, moi drodzy, także zobaczcie, o ile za długi jest ten, no a poza tym i tak ta gałka nie będzie pasowała, więc będziemy musieli włożyć odpowiedni, montować. To chyba będzie bardziej ten, to jest to 15-pozycyjny pozycjoner, to tak nazwę, różne długości, więc na pewno coś dobierzemy. Ok, no jak widzicie, no, lutowanie jest dosyć tutaj dosyć precyzyjne, także widzicie, ktoś tutaj już próbował coś naprawiać. No a troszeczkę tak popalony ten lód jest, nieładnie to wygląda. Będziemy musieli to tutaj uporządkować, żeby to miało jakiś wygląd i żeby to prawidłowo było zrobione. Dobra, ja teraz sobie może nie będę tego panelu rozbierał całego, bo nie ma potrzeby, widzę, że tędy nam ten element wyjdzie bez problemu. Więc spróbuję go tutaj wylutować. Wyczyszczę cały tutaj druk. Oczywiście z pozostałości tutaj kalafonii, żeby tutaj nie było żadnych zabrudzeń. I zobaczymy, jak to będzie nam działało. Jakąś ważną rzecz chciałem tutaj powiedzieć. Akurat to taka moja, tylko, że tak powiem,
opinia jest, żeby zanim cokolwiek zaczniecie lutować tutaj, poskładać to jeszcze raz w całość, poświęcić ten czas, no i sprawdzić, czy tutaj wszystko nam pasuje, bo ten stary pozycjoner jest nieco dłuższą, ma oś, niż ten nowy, ale okazuje się, że po zamontowaniu wszystko pasuje jak należy, jest ok, więc żeby 20 razy nie lutować takich ścieżek, które są bardzo delikatne, warto jest wpierw zrobić jakiś test, czy to nam wszystko ładnie pasuje, a potem na koniec zdecydować się na wlutowanie tego już na stałe. Wtedy już pozycjoner już sobie tutaj ładnie wlutowałem. Oczyściłem oczywiście wszystko z niezbędnego lutowia, żeby nie zalegały żadne kamera ostrości w łapie, żeby nie zalegały żadne tutaj, tak powiem, kawałki kalafonii i wszystkiego, co pozostaje po lutowaniu. Pamiętajcie, że to musi być bardzo skutecznie przylutowane, ponieważ to jest cała obudowa, która musi się trzymać bardzo stabilnie w tym druku, bo to są tutaj takie specjalne pady z grubszym drukiem, żeby można to tutaj sobie wlutować oczywiście, prawda? Wcześniej było to tak tylko, że tak powiem, kolokwialnie posmarkane lutem, żeby się tak lekko trzymało. Po prostu ktoś próbował naprawiać ten pozycjoner, ja wam pokażę. Jest taki luźny, jest tutaj, są ślady tutaj ingerencji, gdzieś tutaj ktoś próbował chyba czyścić, ale to czasem daje jakiś efekt na krótki czas, na jakiś czas, ale potem znowu zaczynają się problemy, prawda? Poza tym oś się już tak wypracowała, że ma tutaj dosyć spory. Dobra, ja teraz zajmę się żarówkami. Tylko wam przypomnę, że tutaj żarówki są, po dwie żarówki w układzie, że tak powiem, szeregowo są włączone. Na zasilanie jednego układu jest 6 V, więc żarówki musi mieć po 3 V. Więc 3 V żarówki musimy tutaj zastosować. Ja wszystkie 4 sztuki od razu wymienię na nowe. Radio mamy praktycznie, można powiedzieć, gotowe. Wyczyściłem panel przedni, bo przy okazji, kiedy miałem już wszystko wyjęte, postanowiłem oczywiście to rozebrać na czynniki pierwsze. Każdy przycisk wyczyściłem, cały panel przedni jest wyszorowany. Miał to takie smugi, zacieki, takie brzydkie niedoskonałości. No wiadomo, to są wszystkie takie sprawy związane z normalnym użytkowaniem takiego radia. Postanowiłem zatem wyczyścić to wszystko, wymieniłem oczywiście ten encoder, wszystkie gałki, oczywiście wymieniłem przyciski. Włączymy teraz sobie radio i zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście żarówki też zostały wymienione. Zobaczmy, jak ładnie świeci cały wyświetlacz, na bursztynowy kolor. Encoder już pracuje prawidłowo. Postaram się to wam pokazać. Wszystko jest elegancko, nic tutaj nam nie przeskakuje. Możemy sobie jakiś tutaj jakąś funkcję wybrać. Widzimy, że wszystko nam tutaj działa elegancko, bardzo ładnie. Co? Zostawiam teraz do sprawdzenia tylko moc nadajnika w emisjach różnych, w emisjach AM, FM i SSB oczywiście. Zatem sprawdzimy też, czy radio stoi w częstotliwości. Oczywiście zostawimy go na jakiś czas włączony, żeby mogło się dogrzać i będziemy kontynuowali oczywiście ciąg dalszy napraw. Przyjrzyjmy się teraz mocom, jakie generuje to radio. Mamy nastawione 14-100 MHz. Mamy teraz emisję FM i teraz jest pełna moc nadajnika. Proszę. 61 W. Na pełnej mocy 74, to 75 W na pełnej mocy. Moc minimalna tego nadajnika w emisji FM to jest 16 W. Według opisu, który tutaj mam, jak widzimy, to wam postaram się zaraz wam pokazać. Według opisu, jak widać tutaj, maksymalna moc powinna mieć 100 W, a minimalna około 4. To odnosi się do FM i AM. Aczkolwiek do AM powinna być minimalna moc 4 i maksymalna 40 W. W
FM-y tutaj, kurczę, raczej nie podają, ale 100 watów powinno być, ponieważ mamy nadajnik 100 watowy. No niestety, trzeba będzie te moce ustawić prawidłowo. Zaraz zobaczymy, jak wygląda sprawa w emisji AM. Przełączę radio do AM-u. Minimalna moc w AM-ie 9,6 W. Maksymalna moc w AM-ie 66 W. Podejrzewam, że tutaj nie będzie bardzo to... Nie będzie bardzo to pracowało. Zatem te moce w AM-ie musimy tu niestety troszeczkę poprawić. Nie wiem, czy uda nam się sprawdzić tutaj w SSB. Przy gwizdnięciu w mikrofon wychodzi mocy do 50 W. Ja za chwilę podłączę generator i sprawdzimy sobie na podłączonym generatorze tutaj, jak będzie wyglądała moc w emisji SSB. Podłączyłem już generator do radio telefonu. Zobaczcie, mam podłączony generator. Na generatorze mamy ustawione wyjście 1 kHz i 10 mV. Sprawdzimy sobie, jaka jest moc tutaj PEP w emisji SSB. Moc to jest 66 W na 100 W, które powinno być w tym radiotelefonie, w tym radiu. Także musimy tutaj coś zrobić, żeby tą moc podnieść do 100 W, przepraszam. No, zostaje nam otwarcie tego radia i sprawdzenie wszystkich parametrów ustawień. No i podczas regulacji mocy, moi drodzy, wystąpiła pewna niespodzianka, ponieważ dziwiłem się, dlaczego ten radiotelefon ma tylko 64 do 75 W mocy wyjściowej w FM-ie, skoro ma mieć 100, prawda? No i oczywiście sprawdzam teraz w emisji FM na pełnej mocy. Jak widzicie, gaśnie nam bardzo wyświetlacz. No na pewno jest to jakimś, że tak powiem, sygnałem, że jest spadek napięcia. No ale słuchajcie, no, przewód jest oryginalny. Zaraz wam to zademonstruję. Przewód z wtyczką jest oryginalny, jak widzimy. Bardzo gruby, dedykowany do tego radiotelefonu. Dwa bezpieczniki na przewodzie oczywiście. No i nie wiadomo, co jest przyczyną tego, że ten radiotelefon nie ma takiej mocy, jak powinien mieć, prawda? Jeszcze raz pokażę spadek mocy, jaka jest moc na tej emisji. Mamy 82 W niecałe, a powinno być więcej, powinno być 100. Zatem wpadłem na pomysł, żeby podłączyć bezpośrednio do gniazda zasilającego zasilanie. No i sytuacja się radykalnie zmieniła. Pozwoliłem sobie teraz podłączyć bezpośrednio zasilanie do gniazda zasilającego. Zobaczcie, jaki mamy teraz efekt na pełnej mocy w FM-ie. Nic tam nie gaśnie, a moc nadajnika wzrasta nam do 107 W. Od 100 do 110 zaleca producent według instrukcji serwisowej, więc moc mamy już teraz pełną. Radio pracuje prawidłowo. Moc AM ma pełnym. Pełna moc w AM-ie to jest 46 W. A minimalna moc 5 W. No, także tak jak to miało być według instrukcji serwisowej. Zostało mi teraz poszukania przyczyny, która powoduje to, że ten spadek napięcia jest tak radykalny. Zauważyłem, że bezpieczniki, które tutaj mamy, bardzo się grzeją. Troszeczkę mnie dziwi, ja wiem, że te bezpieczniki są prawidłowo założone, ale dziwi mnie, że akurat na minusowym biegunie jest bezpiecznik. Ja spróbuję podpiąć się tutaj zasilaniem bezpośrednio za bezpiecznik i zobaczymy, co będzie się wtedy działo. Sprawdzimy to zaraz, jak tylko się podłączę. Podpiąłem się tutaj, wypiąłem te oprawy bezpieczników, które tutaj były zamontowane, bo z racji tego, że da się ich je rozłożyć, podpiąłem się bezpośrednio do tych pinów tutaj, ale efekt jest dalej niewymierny, no bo zobaczcie, dalej nam wszystko gaśnie, moc nie jest taka, jak powinna być, moc jest też koło 80 W, 83,4 W. Zatem zostaje nam jeszcze teraz sprawdzenie samej wtyczki, samego wtyku.
który wchodzi nam do radia. Może tam coś jest nie tak. Sprawdzimy to miernikiem, ja to przemierzę za chwilę i zobaczymy, co się tam dzieje. Dlaczego jest, co jest przyczyną tego, że mamy takie potężne spadki mocy. Podejrzewam, że to może gdzieś te styki są już tutaj, nie stykają tak jak powinny. Zobaczymy. No i jesteśmy, moi drodzy, z powrotem z już rozwiązanym problemem tego zasilania. Okazało się, że styki wewnątrz wtyku Molex, moi drodzy, były tak luźne z racji chyba, no może wieku, wyciągania, wkładania, rozgięły się tak te styki, że po prostu miały, że tak powiem, marne przewodzenie. Teraz przy pełnej mocy w FM, jak widzimy przy 100 W, nawet nie przygaśnie nam wyświetlacz. Wszystko ok. Bardzo ładnie pracuje, zobaczcie. Moc jest prawidłowa, 100 W ponad, 107. Także mogę chyba uznać już tą, że tak powiem, naprawę za skończoną. Jeszcze sprawdzimy może częstotliwość nadajnika. Chciałbym Wam tutaj pokazać. 14-100, jak widzimy, nadajnik jest w częstotliwości, bardzo fajnie pracuje, elegancko, także jest super. Radio odbiornik też już sprawdzałem. Myślę, moi drodzy, że to by było wszystko. No, poskładam jeszcze radio, przeprowadzę ostatnie jeszcze tutaj testy, sprawdzenia i będziemy kończyć raczej tą naprawę. I myśląc, moi drodzy, że już skończę tą naprawę, okazuje się, że nie do końca jest to skończone, ponieważ odsłuchałem radio na antenie, okazuje się, że radio odbiera, czułość jest prawidłowa, wszystko jest ok. Ja postaram się jakoś pokazać, tak zrobić, ustawić kamerę, żebyście to mogli widzieć, że wszystko jest ok, ale ta modulacja jakaś była zniekształcona. Nie dało się tego słuchać, coś tam było słychać, ale to były jakieś szmery, trzaski i nic więcej. Jakąś modulację było słychać, ale ciężko do rozróżnienia. Już zastanawiałem się, co zrobić, więc podłączyłem czysty sygnał do radia z generatora. Moi drodzy, z generatora do radia podłączyłem do gniazda antenowego bezpośrednio czysty sygnał, zmodulowany w emisji AM sygnałem 1 kHz, no bo głębokość modulacji 50% wystarczy. I posłuchajcie, co się dzieje, jak ja podłączę ten głośnik, bo jak już go odblokowałem. Jak się go dotknie, zmienia sobie te swoje... Taki dźwięk jest, tak jakby ten głośnik był uszkodzony. No i postanowiłem podłączyć zewnętrzny głośnik, taki może bardziej nieprzeznaczony do takich systemów radiowych, ale do audio. Ale wszystko się wtedy klaruje i modulacja jest całkiem czysta. To słyszycie? Czyściutki 1 kHz. Ładnie działa. Tutaj niestety przemodulowany, jakiś zniekształcony. Także no jeszcze czeka właściciela wymiana głośnika. No niestety nie mam takiego głośnika na stanie. Nie wymienię go dzisiaj. Będę musiał zalecić właścicielowi, żeby korzystał z głośnika zewnętrznego. Stety czy niestety. Moi drodzy, tak by to wyglądało. Ok, to by było na tyle. Ja to jeszcze raz poskładam i będziemy kończyli naprawę z jakimś może omówieniem. Tak, kochani, dobrnęliśmy do końca tej naprawy. Alimco DX70. Co naprawiliśmy w tym radiu, tak w skrócie? Podświetlenie wyświetlacza, wymieniłem wszystkie 4 żarówki na nowe. Wymieniłem enkoder, który był uszkodzony. Po dotknięciu nawet coś tutaj się działo. Wyczyściłem cały przedni panel. Zestroiłem nadajnik, odbiornik, wszystkie generatory. Sprawdziłem czułość odbiornika. Załatwiłem sprawy z niskiej mocy z racji tego, że przewód zasilający na wtyczce miał słaby styk. Musiałem podoginać te styki, wyczyścić. Po tym wszystkim zaczął ten radiotelefon pracować prawidłowo. Moc tego radia, którą udało mi się maksymalnie wyciągnąć, to było 134 W, ale no niestety nie o to chodzi. Niestety zrobiłem taką moc, jaka powinna być. Więc 100 W i 50 na tutaj, jeśli się włączy low power. Moi drodzy, kilka słów o tym radiu. Bardzo fajne radio ergonomiczne. Jego plusy są takie, że można sobie zdjąć panel, gdzieś go sobie zamontować. Nawet tutaj mamy specjalny taki
takie wejście jak do aparatów fotograficznych czy kamer wideo, które można sobie na statywie postawić. Klawiszologia nie jest za trudna, ponieważ funkcji tutaj nie jest za wiele w tym radiotelefonie, ale są wszystkie przydatne, takie, które potrzebujemy oczywiście, funkcje. Co jeszcze? No, przyciski tutaj i wszystkie pokrętła są bardzo fajnie rozmieszczone, ponieważ wszystko jest pod ręką, filtry, RIT, XIT też, TX RIT można sobie włączać na jednym przycisku funkcyjnym oczywiście. Albo równocześnie nadajnik i odbiornik, sam nadajnik lub sam odbiornik. Pokrętło, którym tutaj się kręci, bardzo fajnie pracuje. Wszystkie przyciski są jak najbardziej w porządku. Oczywiście po wyczyszczeniu zaczęło to działać jak należy. No wiadomo, to radio jest ponad 20-letnie, więc nie ma co się dziwić, że były tutaj jakieś niedociągnięcia, prawda? Mikrofon jest bardzo fajny, ergonomiczny również. Mały, dynamiczny mikrofon, który ma naprawdę fajny wykop. Bardzo ładnie go słychać, bo słuchałem tego radia na innym. Mikrofon posiada też przyciski, których można przełączać sobie funkcje. Oczywiście w zależności od tego, jak my tutaj sobie w radiu wszystko ustawimy, prawda? No i co tu jeszcze? Czy tu jeszcze jest standardowo jest squelch oczywiście, emisja AM, FM, CW. Moi drodzy, nic więcej nie potrzeba. 100 komórek pamięci, wzmacniacz, który jest tutaj odbioru, który jest tutaj realizowany na jednym przycisku RF. Tutaj mamy już minus 20, jak się nie mylę, minus 10 decybeli. Minus 20 mamy teraz mamy plus 10, to jest wzmacniacz, a jeśli mamy tutaj 0, mamy standardową czułość radia. Także powiem Wam, bardzo fajnie to jest rozwiązane. To by były plusy tego radia. Według mnie minusy tego radia są takie, że odsłuch z głośnika wewnętrznego jest bardzo, bardzo kiepski. Naprawdę ma wiele do życzenia. Radio oczywiście jest wielopasmowe, do 56 MHz pracuje. Jaki jeszcze tutaj minus? No wiadomo, no, z racji wieku mogły być lepiej wykonane mikrostyki, które są, ale no to tak wcześniej powiedziałem, do tego bym się nie przyczepiał z racji tego, że to radio już ma ponad 20 lat. Ogólnie radio jest bardzo fajne, małe, prawie 3 kg waży, zobaczcie. Ma wejście oczywiście na klucz z tyłu, na dodatkową skrzynkę antenową, automatyczną można sobie, przepraszam, ręczną, można sobie akcesoryjnie domontować. Gdzieś to tam widziałem w instrukcji obsługi, w serwisówce, nawet jest serwisówka antena tunera. Już Wam pokażę, jeśli mi się uda, to Wam pokażę, jak to wygląda. Oczywiście to zdjęcie znaleźć, zaraz sprawdzimy. O, tak wygląda ten tuner antenowy z tego radia, manualny, z pomiarem mocy oczywiście SWR-u. Bardzo fajna sprawa, oczywiście akcesoryjnie trzeba dokupić taki tuner sobie, ale chyba tam gdzieś będzie dostępny, myślę, że na aukcjach jakiś na pewno się znajdzie. Cena tego radia taka, że tak powiem, może rynkowa, bo to możemy się na portalach tylko tu opierać, to jest około 2000 zł. Powiem Wam, warto dać takie pieniądze za to radio. Według mnie oczywiście, to jest moje prywatne zdanie, z racji, że to radio jest bardzo małe, fajne, powiem Wam, nadające się do mobila przede wszystkim, bo to jest stricte stacjonarno-mobilowe radio, można to tak nazwać. Ma tutaj mocowania na wieszak, gdzie można w mobilu go gdzieś powiesić. Oczywiście stopka też jest rozkładana, żeby postawić sobie na biurku, prawda? Także do mobila jak najbardziej taki radiotelefon. Obsługa, tak jak wcześniej mówiłem, jest bardzo łatwa, prosta. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o to radio, moi drodzy. Także jeśli potrzebujecie jakieś porady, piszcie maile do nas na adres mailowy CB. Przepraszam, serwis@cbservice.pl. Jeśli macie jakiś radiotelefon, którego nie potraficie naprawić, możecie go śmiało do nas wysłać. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, mojego kanału.
I oczywiście nie zapomnijcie o naciśnięciu dzwonka, który jest obok przycisku subskrybuj, żebyście mogli dostawać wszelkie powiadomienia na temat naszych nowości na kanale. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, moi drodzy, no i do następnego usłyszenia i zobaczenia.